Witam Was serdecznie w kolejnym vlogu. Zanim zaczniemy tego vloga, to pokażę Wam, jaki mam nowy pokrowiec na telefon. A więc mam taki kolorek sobie wybrałam. On jest otwierany. Miałam do wyboru w sumie trzy kolory. Jeszcze taki jeden odcień różowego i ciemny czarny. I wybrałam ten. Jak już wiecie, ja mam czerwony pokrowiec. Raczej teraz już miałam czerwony pokrowiec, ale on mi się już pobrudził, zniszczył, potargał i przyszedł czas na nowy pokrowiec, na wymianę tego pokrowca i mam. No i zapraszam Was do oglądania vloga. A teraz malutki haul zakupowy, spożywczy oczywiście. Pierwsza rzecz to jest mleko Łowicz. Ja bardzo lubię pić mleko, więc dużo tego mleka idzie i lubię i mleko do kawy, i lubię płatki z mlekiem, i mannę na mleku, więc sporo tego mleka się zużywa. Następnie kupiłam melisę. Wcześniej mówiłam, że muszę kupić melisę, a co kupiłam? Miętę z cytryną i zwykłą miętę. A miałam gdzieś tam z głowy, że muszę sobie kupić melisę. Więc kupiłam. Następnie taki makaron. Ryby w puszce, czyli filet z makreli w sosie pomidorowym. Szprot w oleju roślinnym. Tutaj szprot w sosie pomidorowym, taki w puszce. Następnie taka konserwa. Krakus, tyrolska, jedna. Na dzisiejszy obiad, czyli makaron do spaghetti, mięso mielone i tak dla odmiany inny sos, taki sosik. Następnie też mięsko. Szynka wieprzowa. To nie koniec. Tutaj mamy pasztet z pieczarkami. Taka fasolka w sosie pomidorowym dla mnie. Oczywiście berlinki. Paróweczki. Tu taka szybka zupka. Przemek je jada. Następnie oczywiście są serki. Standardowo. Ja wiem, że ja mam trochę okrojony wybór i ja mam takie swoje ulubione rzeczy, które jem i one się powtarzają i ja je non stop wałkuję. No ale taka jestem, jak już coś mi zasmakuje, to ja po prostu jem to często. Nie wiem, ja jestem osobą, która rzadko co zmienia. Zmieniam, ale nie tak często. Nie mam takiej potrzeby próbowania wszystkiego. Każdej zmiany i każdego nowego produktu. To przychodzi po prostu z czasem. Tutaj następny, tylko że to jest paszczet z drobiem. Tu jeszcze inna zupka pomidorowa. Co tu jeszcze mamy? Papryczka do kanapek. Coś słodkiego. Następnie, a zapomniałam jeszcze Snickers, którego już zdążyłam otworzyć i zjeść jedną część po drodze. I kolejne dwie herbatki. Ja chyba z tymi herbatkami oszalałam, ale mi się spodobały. I teraz już na pewno to już jest koniec i nie będę więcej herbatek kupywać, bo ktoś to musi wypić. No i pierwsza herbatka to jest taka. Też piękna, z Londynu. Premium Black Tea. Super, też fajny obrazek. Taste of Britain.
smak Wielkiej Brytanii czy Brytanii i London. Tylos albo Tylos, nie wiem jak to się czyta. Może to gdzieś wygoogluję i sprawdzę. Zobaczymy. I ta herbatka. No, przepiękna. Śliczna. Może z bliska. Super. English breakfast. Taste our world of teas. Zasmakuj naszego świata herbat. Też nie wiem, jak to się czyta. Farson. Też sobie to wygoogluję. No piękne, ale to już na pewno ostatnie, bo teraz muszę się skupić, żeby je wypić. Teraz piję tą oryginalną. I to trochę potrwa, zanim ją wypiję. Ale one były po 19 zł. Chyba obydwie nawet, tylko się tam jakoś groszami różniło. Nie wiem. Dobra. No dobrze. To jest już koniec tych zakupów. Więc cieszę się bardzo. A ja po prostu zabieram się i idę gotować obiad. Na szczęście spaghetti to się szybko robi, to rach, ciach i już będzie. W ogóle jak wychodziliśmy ze sklepu, to tak lało, tak grzmiało, że w sumie tak stanęliśmy na chwilę w tym sklepie, odczekaliśmy, zanim ten cały taki boom tego deszczu spadnie, bo to potem się troszkę tak uspokoiło. A troszkę sobie poczekaliśmy i dopiero my wyszli i poszliśmy na parking do auta. Nawet nie chodzi o deszcz, bo fakt, można bardzo mocno zmoknąć, ale też bardzo grzmiało, a wiadomo jak to jest z burzą, że chwileczkę można odczekać, przyjdzie taki boom, a potem to się troszeczkę tak uspokaja i można iść do auta, więc przelecieliśmy, wsiedliśmy i przyjechaliśmy. No i będziemy robić obiad. Dokładnie ja będę robić obiad i ja jestem bardzo szczęśliwa, ponieważ mam 2 dni wolnego pod rząd. Z czego bardzo się cieszę, bo ostatni dzień był ciężki, więc teraz sobie te ostatni, dzisiejszy dzień troszkę był ciężki. Ale 2 dni wolnego to sobie troszkę odpocznę i nabiorę siły i od nowa. I od nowa. Co do mojego filmiku ostatniego, ja nie będę komentować. Ja tylko poruszyłam pewien temat, który jest żywy, obecny, na czasie, aktualny. I nie będę już dalej tego tematu ciągnąć. Zawsze ta wojna była, jest i będzie. Nie ma sensu w ogóle wchodzić w tą wojnę, która i tak realnie jest dość między kobietami ostra. Co do dzieci, braku dzieci, mężczyzn, ślubu, pracy, pieniędzy, wszystkiego. Integracja integracją. Wiadomo, w kobietach siła. No ale wiecie, jak to jest. Życie jest życiem. I czasami ktoś jest... Powiem tak, czasami ktoś bardzo się ze sobą przyjaźni, lubi, szanuje i czasami jedna rzecz, najczęściej to jest rzecz. Pieniądze, krzywda albo wiecie, kariera. I potem realnie ludzie się nienawidzą, albo się nie lubią, albo się lubią i tak realnie się obgadują. Tak. No zawsze jest taka wojna i tego nikt nie zmieni, zawsze będą różne zdania i każdy będzie o te swoje zdanie walczyć, i każdy będzie brnął, aby udowodnić swoje racje, aby
ogólnie dla niego było lepiej i tak dalej. Wiadomo, czasami ludzie machną ręką, czasami nie. Dobrze jest się godzić, ale jak przychodzą takie tematy sporne, to się okazuje, że ciężko. Potem... ciężko potem, nie wiem, oddać komuś rację, jak się myśli tak. Wiadomo, czasami się przyzna rację komuś, czasami nie. I no, co zrobić? No taki jest świat i nikt tego nie zmieni, że jak przyjdzie taka rzecz sporna, to naprawdę można być mega fajnymi znajomymi, a przyjdzie rzecz sporna i ludzie się po prostu nienawidzą. Czy już nie jesteście znajomymi, tylko po prostu, no. Wiecie, jak to jest. Ja to zawsze mówię, że prawdziwy przyjaciół poznaje się w biedzie. Nie w bogactwie i nie w sławie. Bo choć różnie to bywa. Też nie powiem, że tak jest. Że tylko w biedzie, bo w dostatku też się poznaje. Ale prawda jest taka, że jak czasami nam się podwinie noga, to wtedy dopiero wiemy, kto jest tak naprawdę naszym przyjacielem, a kto nie. I kto jest i pozostanie z nami w złych chwilach, a kto po prostu odejdzie i odwróci się od nas, bo reszta się odwróciła. Czyli taki wpływ reszty. Ja to zawsze mówiłam, że ja zawsze byłam taką osobą, która potrafiła lubić ludzi, niezależnie czy towarzystwo, czy większość towarzystwa tą osobę lubiła, czy nie. Więc ja jestem akurat taką osobą, która kompletnie na to nie patrzy i nigdy nie będę patrzeć i nigdy nie patrzyłam, ponieważ ja uważam, że sami musimy poznawać ludzi, wypić z nimi kawę, herbatę i dopiero oceniać, a nie iść za tłumem. Bo łatwo jest linczować, nie znając osoby, albo dlatego, że ta osoba jest słabsza. Albo dlatego, że nie wiem, inaczej wygląda, inaczej mówi, czegoś nie umie. Więc ja chyba bym powiedziała, jestem taką osobą, która jakoś tak nigdy nie tworzyła grupek, nigdy nie wykorzystywała tej grupy ludzi przeciwko jednej osobie, ponieważ ja nie uważam, że można poznawać ludzi na podstawie opinii innych ludzi. To znaczy, że dobrze jest poznać osobę i w towarzystwie, i w, jakby to powiedzieć, w czterech ścianach, w cztery oczy. I tego zdania akurat nigdy nie zmienię, bo ja widzę czasami, co się dzieje, że jak większość jest na przykład na nie, to reszta tych słabszych się realnie boi. I robi tak samo jak osoba silniejsza, totalnie nie patrząc tak naprawdę, czy tą osobę zna, czy tą osobę lubi. I nigdy nie byłam z tych osób, które potrzebowały jakby, wiecie, całej grupy, mnóstwo ludzi do udowadniania swojej siły i swojej racji. Bo ja, jakby tak powiedzieć, ja jestem straszną indywidualistką, troszkę jestem samotnicą i ja umiem po prostu dobierać sobie przyjaciół nie na podstawie innych ludzi. I tyle. No. Zawsze poznaję człowieka sama go oceniam i sama decyduję.
czy ta osoba jest dla mnie dobra, czy jest niedobra, czy ta osoba, czy z tą osobą można fajnie porozmawiać, czy to nie jest taka osoba, która odwróci się od razu tyłem, bo większość się odwróciła, a wiecie, jak to jest. Jak się człowiekowi podwinie noga, może się okazać, że nie ma żadnego przyjaciela. I wcale nie ma żadnej bliskiej osoby. I wcale nie ma tej koleżanki, czy tego kolegi. Jak zawsze byli. Więc ludzie na pewno lubią, nie wszyscy, lubią brnąć do ludzi z pieniędzmi, ze sławą, gdzie czują na pewno, że przy nich się czują lepsi albo czują korzyść. Ja z tych osób nigdy nie byłam. Umiałam stać obok, umiałam jakby być z boku i umiałam decydować sama, czy chcę być dobra dla danego człowieka, czy chcę iść za grupą i na przykład być niedobra dla tego człowieka. Bo w życiu tak bywa. I nie powiecie mi, że tak nie jest. Bo tak jest, było. Więc to też zależy od człowieka, ale raczej wolę oceniać człowieka według siebie. Sama wyciągam wnioski, czy z daną osobą jest mi dobrze, czy jest mi niedobrze. Nie potrzebuję do tego opinii ludzi. Zawsze można brać oczywiście opinię ludzi pod uwagę, ale zawsze trzeba do tego podchodzić z dystansem i samemu badać różne rzeczy. Nie iść za tłumem, tylko samemu zbadać, jaka ta osoba jest, jakie miejsce jest. Nigdy nie za tłumem. No i tyle powiem. Że no na pewno taki YouTube, no widzę, tak? Potem będę widzieć tak naprawdę, kto mnie tak po prostu dopinguje, lubi i ogląda i zawsze będzie mi dawać jakieś słowa otuchy, nawet jak nie będzie się czasami ze mną zgadzać. Zawsze na tej podstawie mogę też wyciągnąć, no, kto bardziej jest dla mnie wrogi, kto jest bardziej dla mnie przychylny, czy jak właśnie powiem coś, co jest niezgodne z tą osobą, czy ta osoba mnie po prostu zaatakuje, odwróci, odejdzie, czy po prostu powie, co myśli, jakie ma zdanie, ale zrobi to kulturalnie, spokojnie, ponieważ ja jestem otwarta jak najbardziej na każdy rodzaj zdania. Natomiast jeśli ja na przykład mówię o czymś ogólnie i widzę, że ktoś atakuje konkretnie moją osobę, gdy ja poruszam jakiś temat, który jest ogólnie, no, gdy jest ogólnie poruszany, nie mówi ogólnie, tak? Nie mówię, nie wytykam ta. Tylko mówię jak najbardziej jako ogół, jako temat, a nie teraz pokazuję palcami ta. Poza tym, jeśli mi ktoś tam napisze w komentarzach, że ja mam na przykład, nie wiem, ubierać się tak, jeść tak, sprzątać tak, prowadzić dom, to nie ma sensu, bo ja i tak będę po prostu prowadzić swoje życie tak, jak prowadzę. To jest moje życie, prawda? To jest moje życie, to jest mój dom. Ja też mam prawo podejmować jakieś decyzje związane z moim życiem. Mogę troszeczkę też iść na wygodę. Nie zawsze muszę wszystko robić według zasad idealnie dopięte do ostatniego guzika. Moje życie jest po prostu szare i jeśli ktoś bardzo chce oglądać na przykład mój YouTube, bo chce widzieć wycieczki, super auta, super dom, to nie jest odpowiedni kanał dla niego. Bo jest tyle fajnych kanałów, gdzie ludzie podróżują,
pokazują, jak budują domy, pokazują całe wnętrze, jak jest ładnie. I wydaje mi się, że nie można teraz ode mnie żądać, że ja będę teraz mieszkać w willi, będę miała teraz super auto i sprawia, że wszyscy mnie będą oglądać. Bo tak nie jest. Więc nigdy nie zobaczycie wielkiego domu w Ameryce, bo ja widzę, jak czasami vlogi są bardzo popularne z Ameryki, z tych wszystkich krajów zagranicznych, bo marzycie o tym, by mieszkać za granicą, by podróżować, by widzieć wszystko, jak każdy. Natomiast no nie można tego ode mnie oczekiwać, bo ja też tak dużo nie podróżuję. Więc to jest naprawdę zwykły, szary vlog. Ja jestem zwykła, szara. Wychodzę z rozkopanymi włosami. Ubieram się jak chcę. I mi jest z tym dobrze. Jeśli będę chciała, czasami biorę jakieś tam wasze komentarze pod uwagę. Jakaś ciekawostka. Coś mnie interesuje, okej, wygoogluję sobie, sprawdzę i czasami jakiś pomysł mi się spodoba. Natomiast na pewno to nie będzie tak, że ktoś mi powie, że mam ubierać się tak i tak w tym kanale, czesać się tak i tak, nie wiem, kłaść widelec na lewo, a nie na prawo. Mam na przykład, nie wiem, umeblować sobie dom tak i tak i mam gotować tak i tak. No to nie ma sensu, bo ja i tak to sobie zrobię po swojemu. Chyba, że coś mi się bardzo spodoba, ktoś super mi napisze i poda mi taki super pomysł, gdzie mi się spodoba. Okej, ja będę szanować tą opinię, ten jakby pomysł, ale niekoniecznie muszę go wcielać w swoim życiu i w swoim domu. Chyba, że to będzie naprawdę taki fajny też pomysł, który będzie odpowiadał mi, gdzie pójdę za waszą radą, ale na pewno to nie będzie tak, że ktoś mi napisze, a tak masz rzeczy w półce trzymać. Albo, a nie, tak musisz mieć ułożone. No nie. No bo jaka byłaby przyjemność prowadzenia vloga, jeśli nie mogłabym go prowadzić według swojego upodobania, swojego stylu i wszystko robiła pod was. Po co bym to miała robić? Dla oglądalności? Dla godzin? Nie, ja jeszcze nawet na YouTubie nie zarabiam. Wcale, nawet jakbym zarabiała, to na pewno nie szłabym tak stricte, że zmieniała nagle siebie, swoje życie, swój dom pod kogoś. No i tyle. A teraz wypiję sobie ziółka, to jest Verdin. Wspomaga trawienie, pracę żołądka i jelit. Kompozycja 6 ziółek i to jest kolendra, mięta, kminek, mniszek lekarski, lukrecja i dzika róża. 20 saszetek. Ładne opakowanie.